Wjeżdżamy na stację Majdan. Na stacji, z której rusza na trasę bieszczadzka kolejka leśna zwana też Ciuchcią, ustawiono kilka wagonów i lokomotyw tworzących miniskansen. Kolejka, której budowę rozpoczęto w 1890 roku z Cisnej do Łupkowa, miała ułatwić wywóz największego bogactwa Bieszczad, czyli drewna. Główna trasa została poprowadzona wzdłuż rzeki Solinki. Projektantem kolejki był inżynier Albin Zazula. Tory o szerokości 760 mm zostały ułożone na podkładach dębowych. Mosty, przepusty, wiadukty i mury oporowe wykonywali kamieniarze z Włoch. Pierwszy odcinek Nowy Łupków-Cisna otwarto 22 stycznia 1898 roku. Przy linii kolejowej powstały tartaki. Po wojnie kolejkę przejęły Lasy Państwowe. W latach 50. i 60. nastąpiła zmiana rozstawu torów na 750 mm. Zmodernizowano też linie kolejowe. W 1963 roku uruchomiono ruch pasażerski, zakończony w 1994 roku. W 1997 roku po przejęciu kolejki przez Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej wznowiono ruch na trasie Majdan-Przysłup i Majdan-Balnica, a w 2001 do Woli Michowej. Na trasę ruszają równocześnie dwa składy. Jeden w stronę Przysłupia, nasz do Balnicy. Bieszczadzka kolejka leśna cieszy się ogromną popularnością wśród turystów odwiedzających Bieszczady. Rocznie przewozi ona ponad 100 tysięcy pasażerów. Podróżujemy w wagonach zwanych kowbojkami. Można z nich bez przeszkód podziwiać wspaniałe widoki rozciągające się po obu stronach trasy. Wzdłuż drogi ulokowane są pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. Teraz trasa przebiega już z dala od cywilizacji. Po prawej pojawiła się rzeka Solinka. Kolejka od czasu do czasu przecina jej bieg lub jedzie w pobliżu. Przejeżdżamy obok wsi Żubracze, która w 1946 roku została kompletnie spalona przez UPA. Jak widać, nadal pozyskuje się tu drewno, ale wywozi już samochodami. Ryszard Szociński, bieszczadzki zakapior i poeta, napisał wiersz pod tytułem Bieszczadzka Ciuchcia. Jesteś jak ta kolejka, stary bieszczadniku, a ty, kolejko, jak stary bieszczadnik. Zabierz się. Ręce porosły sękami, a tory olszyną. Wejdź do wagonu byle jakiego i w drogę niech koła odmierzają czas. Przeniesiona z pamięci będzie trwać, a ty z nią siedzący na ostatnim buforze, merdający nogami. Mijamy dzikie łąki. I dziki las. Z
Zbliżamy się do balnicy leżącej tuż przy słowackiej granicy. Kolejka kończy tu bieg i wraca do Majdanu. W balnicy czeka już skład wracający do stacji początkowej. My mamy kilkanaście minut przerwy na odpoczynek i skosztowanie pysznego placka z jagodami. Po odjeździe drugiego pociągu lokomotywa zostaje przetoczona do ostatniego wagonu, który teraz będzie pierwszym w składzie. Wąskotorowe lokomotywy spalinowe o symbolu LYD2 produkowały zakłady Faur w Bukareszcie. Tę lokomotywę o numerze 06 wyprodukowano w 1980 roku. Na lokomotywie znajduje się logo Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Pora zbierać się do odjazdu. Ruszamy w drogę powrotną. Prędkość konstrukcyjna tej lokomotywy to jedynie 25 km na godzinę. Tuż za lokomotywą czuje się zapach spalin. Taki jest urok odkrytych wagonów. Wracamy do cywilizacji. Jest to, jak widać, powrót niespieszny. Piękna pogoda i wspaniałe widoki sprawiły, że te dwie godziny, bo tyle zajmuje pokonanie trasy Majdan-Balnica-Majdan, będziemy długo wspominać. I znów przejeżdżamy nad Solinką. Solinka, największy po Osławie bieszczadzki dopływ Sanu, bierze swój początek na południowych stokach Rosochy w masywie Chyrlatej na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. Do Majdanu już niedaleko. Przy torach stoją platformy, którymi transportowano drewno. Już nie wrócą na tory. Wróciła natomiast wraz z pasażerami bieszczadzka ciuchcia, która ma się coraz lepiej. Na torze stacji w Majdanie czeka już pociąg, aby ruszyć do Balnicy.
Przy takiej pięknej pogodzie w zakrytym wagonie nikt nie chce jechać.